Prawdziwa radość ma to w sobie, że nie ustaje i nie obraca się w swe przeciwieństwo. Mędrzec jest obwarowany przeciwko wszelkim atakom. Jest czujny, nie cofa się ani wtedy, kiedy spada na niego nędza, ani gdy smutek, ani zniewaga czy ból. Pójdzie nieustraszony i przeciw nim, i między nie. A nas pęta wiele rzeczy, wiele osłabia. Zbyt długo tkwimy w naszych występkach. Trudno się z nich oczyścić. One bowiem nie tylko splamiły nas, ale i zraniły. Aby nie przechodzić od jednej myśli do drugiej, zapytam o to, co sam rozpatruję często. Dlaczego tak uparcie trzyma nas w swoich szponach głupota? Przede wszystkim dlatego, że nie walczymy z nią mężnie, nie dążymy z całych sił do ocalenia, następnie dlatego, że nie ma w nas dostatecznego przekonania do prawdy, jakie odkryli mędrcy, że nie otwieramy swych serc na ich przyjęcie i niezbyt gorliwie przekładamy się do tak istotnych rzeczy. W jaki sposób może nauczyć się skutecznie zwalczać swoje występki, kto na naukę poświęca jedynie czas wolny od występków? Nikt z nas nie schodzi w głąb. Po powierzchni tylko muskamy i stale zajęty dość jest i zanadto poświęcić filozofii odrobinę czasu. To nam głównie przeszkadza, że prędko stajemy się zadowoleni z siebie, jeśli znajdziemy kogoś, kto powie, żeśmy dobrzy, rozsądni i cnotliwi, przystajemy na to. Nie wystarcza nam umiarkowana pochwała. Wszystkie bezwstydne pochlebstwa, jakimi zostaniemy obsypani, przyjmujemy je jako rzecz należną. Przytakujemy tym, którzy utrzymują, że jesteśmy wzorem dobroci i mądrości, chociaż ich znamy jako bezczelnych kłamców. Tak bardzo ulegamy miłości własnej, że chcemy być chwaleni za to, czemu jak najbardziej sprzeciwiamy się naszym postępowaniem. Oprawca podczas kaźni dosłyszy, że taki jest bardzo łagodny, rabuś, że taki hojny, a pijak i rozpustnik, że taki wstrzemięźliwy. Idzie więc za tym, że nie chcemy się zmieniać, ponieważ wierzymy w swoją doskonałość. Dusza mędrca jest jak świat powyżej księżyca. Panuje tam wieczna pogoda. Oto jest powód, dla którego winieneś zostać mędrycem, ponieważ on nigdy nie jest pozbawiony radości. Taka radość rodzi się tylko ze świadomości cnót. Nie może odrzucać radości nikt, jedynie człowiek mężny, jedynie powściągliwy, jedynie sprawiedliwy. Jakże to? Spytasz. Czyż głupcy i źli nie radują się? Nie inaczej, niżeli lwy, którym się przytrafił żer. Już mnie nie dziwi, że niemal od kołyski ścigają nas wszelkie nieszczęścia. Wzrośliśmy wśród przekleństw naszych rodziców. Oby bogowie wysłuchali także naszych bezinteresownych modłów. Dokądże będziemy błagać o coś bogów, jakbyśmy sami nie potrafili utrzymać się przy życiu? Jak długo będziemy rozciągać swoje uprawy na polach wielkości ogromnych miast? Jak długo lud będzie dla nas żoł? Jak długo całe mnóstwo okrętów będzie zwozić zaopatrzenie dla jednego stołu? I to przez niejedno morze. Dla wołu wystarczy parumorgowe pastwisko. Jednego lasu dosyć dla wielu słoni. Tylko człowiek szuka pokarmu na lądzie i morzu. Więc cóż, czy natura, która dała nam tak niepozorne ciała, dała nam również tak nienasycony brzuch, że przechodzimy w swej zachłanności największe i najbardziej żarłoczne zwierzęta? Wcale nie, bo jakże małe jest to, co musimy dawać naturze. Można ją przecież zaspokoić byle drobnostką. To nie łaknienie naszego żołądka tak drogo nas kosztuje, lecz nasza pożądliwość. Niewolników brzucha trzeba zaliczyć do bydląt, a nie do ludzi. Niektórych zaś nawet już nie do bydląt, ale do trupów. Żyje naprawdę, kto jest użyteczny dla wielu. Żyje naprawdę, kto rozporządza sobą. Ci natomiast, którzy siedzą w ukryciu i gnuśnieją, tak pozostają w domu jak w grobie. U nich na progu można wyryć w marmurze imiona. Oni umarli za życia. Przestańmy chcieć, czegośmy chcieli dawniej. Ja przynajmniej staram się o to, bym jako starzec nie chciał tego, czego chciałem w chłopieństwie. Na to jedno zużywam dni,
Na to menoce, to jest zadanie moich rozmyślań, aby skończyć z dawnymi błędami. Dążę do tego, aby każdy dzień był dla mnie jakby całym życiem, ale doprawdy nie łapię go niby dzień ostatni. Patrzę nań tylko, jakoby mógł być ostatni. Zanim nadeszła starość, troszczyłem się, aby dobrze żyć. Na starość troszczę się, aby dobrze umrzeć. A dobrze umrzeć, to znaczy umrzeć chętnie. Nie ten jest szczęśliwy, kto czyni coś na rozkaz, lecz ten, kto wbrew swojej woli. Wytwórzmy tedy w sobie takie usposobienie, aby chcieć tego, czego zażąda bieg rzeczy, a przede wszystkim, aby bez żalu myśleć o końcu swego życia. Trzeba się nam pierwej przygotować do śmierci, niżeli do życia. Życie jest dostatecznie wyposażone, ale środków do niego jesteśmy nazbyt chciwi. Zawsze nam się wydaje i będzie wydawać, że czegoś nam brak. Ani lata, ani dni nie stanowią o tym, że żyliśmy dosyć, ale świadomość. Kłamią, którzy pragną stworzyć pozory, że nawał spraw przeszkadza im w studiach godnych ludzi wolnych. Zmyślają sobie zajęcia i mnożą je i sami się zaprzątają. Lecz ja, Lucyliuszu, jestem wolny od zajęć. Wolny i gdziekolwiek się znajdę, wszędzie jestem cały mój. Nie oddaję się bowiem sprawom, ale użyczam i nie szukam okazji do marnowania czasu. I gdziekolwiek się zatrzymam, tam podejmuję swe rozmyślania i rozważam w duchu coś pożytecznego. Kiedy się udzielam swoim przyjaciołom, to i tak siebie nie odbieram sobie, ani nie przebywam zbyt długo z tymi, z którymi związały mnie jakieś okoliczności lub też obowiązek obywatelski. Lecz zadaję się tylko z najlepszymi. Ku nim, gdziekolwiek żyli, w jakimkolwiek stuleciu, ślę swoje myśli. Dowodów naszego żalu szukamy we łzach i nie odczuwamy przy tym smutku, lecz przekazujemy się nim. Nikt się nie smuci dla siebie. O nieszczęsna głupoto! Nawet w smutku jest jakaś próżność. Lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela, niż płakać po dawnym. Kto nie uśmierzy swojego cierpienia rozumem, tego pocieszy czas. Lecz dla człowieka myślącego najbardziej haniebnym lekarstwem na smutek jest znużenie smutkiem. Ciało nasze jest brzemieniem i karą dla ducha. Uciska go ono i dręczy. Jest on spętany, jeśli nie przyjdzie filozofia i nie każe mu odetchnąć widokiem wszechrzeczy i nie skieruje go od praw przyziemnych ku boskim. Ona jest jego wolnością, ona swobodą. Dzięki niej duch niekiedy wymyka się z więzienia, w którym jest trzymany i orzeźwia się niebem. Podobnie jak rzemieślnicy, wykonujący jakąś delikatniejszą robotę, nużącą wytężeniem oczu, zwłaszcza przy skąpym i niepewnym świetle, wychodzą na ulicę i w jakimś miejscu, przeznaczonym na wypoczynek dla ludu, cieszą swe oczy pełnym blaskiem słońca. Tak i duch zamknięty w tym smutnym i mrocznym mieszkaniu, ilekroć tylko może, zmierza w przestworza i odpoczywa w kontemplacji wszechrzeczy. Mędrzec i zwolennik mądrości tkwi co prawda w swym ciele, lecz oddala się od niego swą najlepszą cząstką i zwraca swe myśli ku rzeczom wyższym. Wyższy jestem i zrodzony do rzeczy wyższych, niżli służenie swemu ciału, na które patrzę nie inaczej, jak na jakieś pęta nałożone mojej wolności. Używam go więc jako tarczy przeciwko ciosom losu, aby się na nim zatrzymały. I nie dopuszczam, bym poprzez nie otrzymywał jakąś ranę. Ono jest tym, co może we mnie doznać krzywdy, lecz w tym niewolniczym mieszkaniu przebywa duch wolny. Nigdy mnie to mięso moje nie przymusi do strachu, ani do udawania, które niegodne jest człowieka szlachetnego. Nigdy nie będę kłaniał, aby zaszczycić to mizerne ciało. Gdy zechcę, zerwę z nim przymierze. Lecz tymczasem, dopóki jesteśmy przykuci do siebie, i tak nie będziemy równymi wspólnikami, duch przywłaszczy sobie wszelkie prawa. Gwarancją wolności jest pogarda dla własnego ciała. Siła sprawcza, która jest Bogiem, potężniejsza jest i bardziej cenna niż materia podporządkowana Bogu. Jakie miejsce zajmuje Bóg we wszechświecie? Takie w człowieku duch.
Nie znajdziesz niczego bardziej prawego od prawości, niczego prawdziwszego od prawdy, bardziej umiarkowanego od umiaru. Wszelka cnota ma swoistą miarę, miara zaś taka jest wielkością stałą, a więc stałość nie może już postąpić naprzód. Tak samo jak ufność, prawda lub wierność. Cóż może przybyć temu, co doskonałe? Nic. Albo też nie było doskonałe to, czego przybyło, a więc z pewnością i cnoty, do której można coś dodać, jeszcze nie ma. Wszystkie rzeczy ludzkie karleją, upadają, ulegają zniszczeniu, rosną, wyczerpują się i dopełniają. Skutkiem tego tak niepewnego losu jest ich nierówność. Rzeczy boskie mają naturę jednorodną. Rozum zaś nie jest niczym innym, jak cząstką boskiego tchnienia zanurzoną w ludzkim ciele. Jeśli rozum jest czymś boskim i nie ma nic dobrego bez rozumu, to wszelkie dobro jest rzeczą boską –